Jedni marzą o szybkich samochodach, drudzy o wspaniałych domach. Są jednak i tacy, którzy zdecydowali się na zmierzenie z największym wyzwaniem, jakim jest walka z własnymi trudnościami. Ten film jest właśnie o tych wszystkich odważnych, którzy zdecydowali się pokonać samych siebie. Mata, powiedz mi, co było głównym powodem, że zgłosiłaś się do Metamorfoz? Głównym powodem, dlaczego zgłosiłam się do Metamorfoz, było to, że w swoim życiu przeżyłam kilka nieciekawych rzeczy. Przytyłam w przeciągu półtorej roku około 30 kilo. I to jakby zabiło we mnie kobiecość. A powiedz mi, co najbardziej ci przeszkadza w obecnym wyglądzie, w obecnym stanie rzeczy? Przede wszystkim to, że nie jestem już tą osobą, którą byłam 3 lata temu. Bardzo otwartą, ambitną, wesołą. W tej chwili z uwagi na to, jak wyglądam, nie jestem w stanie być pewna siebie. Nie jestem w stanie być po prostu tą osobą, którą byłam kiedyś. Co chciałabyś osiągnąć po metamorfozie? Po metamorfozie chciałabym osiągnąć to, że będę w końcu sobą, że będę uśmiechnięta. No i mam nadzieję, że odbije się to również pozytywnie na moim związku z obecnym partnerem. Myślisz, że dasz radę? To bardzo intensywne treningi, dużo, dużo ćwiczeń, dużo masaży. Myślę, że to jest mój czas. Zazwyczaj tego typu próbki kojarzą się nam z chorobą. Tym razem przy projekcie Metamorfos jest zupełnie inaczej. Pobieramy krew, po co? Żeby ocenić diagnostycznie stan naszego zdrowia, żebyśmy wiedzieli, jak rozpocząć nasze treningi i jak rozpocząć naszą prawdziwą metamorfozę. Jakie znaczenie ma przeprowadzenie badań krwi przed rozpoczęciem procesu metamorfozy? Mhm. Regularne badanie się, wykonywanie badań laboratoryjnych jest bardzo ważne dla każdego z nas, a już zwłaszcza dla osoby, która próbuje zwiększyć swoją aktywność fizyczną, coś przejść metamorfozę, zmienić swój tryb życia. Ważne jest sprawdzić funkcjonowanie wątroby, nerek, sprawdzenie zaburzeń równowagi hormonalnej, przeprowadzenie screeningu w kierunku cukrzycy, zaburzeń lipidowych. Czy to oznacza, że te wszystkie schorzenia, że te wszystkie dolegliwości mogą czy wpływają na ustalenie zakresu treningu? Oczywiście, że tak. Jest to bardzo ważne i bardzo istotne, zwłaszcza dla trenerów personalnych, żeby określić zbilansowaną dietę oraz najlepszy plan treningowy. Dlatego na początku każdej diety, każdego treningu musimy mieć w pełni oszacowany nasz stan naszego zdrowia, żeby wiedzieć, co mamy robić, jak mamy postępować i jak mamy wprowadzić te zmiany w naszym życiu. Zmiany, żeby nie zaszkodzić osobie, która ma przejść tą metamorfozę. Mówiąc krótko, jeżeli Państwo zaczynacie treningi, pierwsze co powinniście zrobić, udać się do centrum diagnostycznego, żeby zbadać sobie krew. Jadwiga, powiedz mi, co było głównym powodem, że zgłosiłaś się do programu Metamorfos? No właśnie, głównym tym powodem było to, że czułam się taka jakby zaniedbana i po prostu chciałam coś w sobie zmienić. Powiedz mi, a jak się dowiedziałaś o programie Metamorfos? No właśnie, byłam na internecie i wertując jakieś tam strony, natknęłam się właśnie na metamorfozę, właśnie tu w Londynie, no i zainteresowała mnie to bardzo. No i w pewnym momencie właśnie weszłam na tą stronę i zobaczyłam, że mogę mieć minimalną, jak mi się wtedy wydawało, szansę, ale miałam. No i po prostu wysłałam swoje zgłoszenie. Marta, powiedz mi taką rzecz, to już jest trzecia edycja Metamorfoz. Powiedz mi, zdawałeś sobie sprawę, organizując pierwszą metamorfozę, że będziesz uszczęśliwiała kobiety i zmieniała ich życie? Absolutnie nie. To było tylko założenie marketingowe na samym początku, ale po tak dużej ilości tych wszystkich zgłoszeń od tych kobiet, no nie ma w ogóle jak nie pomyśleć nawet, żeby im nie pomagać. A powiedz mi, a jak wygląda w ogóle taki proces przechodzenia metamorfozy? Jak wygląda dobór uczestniczek? Wszystko zależy właśnie od tego, jakie dostajemy zgłoszenia, czy jak naprawdę są potrzebujące kobiety, jakie mają problemy, no jak... Ale co to znaczy, jakie mają problemy? Jak oceniacie ważność tych problemów? Przede wszystkim najbardziej mnie interesują takie zgłoszenia, gdzie kobiety nigdy w życiu nie korzystały z usług, w ogóle nigdy w życiu nie korzystały z usług kosmetycznych, fryzjerskich, jakby nie miały czasu, żeby dbać o siebie, tylko o swoją rodzinę, o swoje dzieci, o wychowanie dzieci, o swoją pracę. Rozumiem. A powiedz mi, ta trzecia edycja, czym ona się różni od poprzednich? Mamy większą ilość specjalistów przede wszystkim. Zaczynamy od profesjonalnych badań naszych uczestników, na podstawie których możemy użyć profesjonalne diety. Mamy trenerów personalnych, gdzie uczestnicy 3 razy w tygodniu będą naprawdę bardzo ciężko trenować. No i oczywiście zabiegi w MySpa Expert, zabiegi twarzy, ciała.
MySpa Expert bierze udział w metamorfozach po to, aby pomóc uczestnikom poczuć się lepiej we własnej skórze, aby ich poczucie własnej wartości wzrosło. Wiemy, jak bardzo wygląd zewnętrzny ma wpływ na relacje w rodzinie, na karierę zawodową oraz na pewność siebie. Chcemy pokazać, że dzięki zabiegom jesteśmy w stanie w tak krótkim czasie pomóc im wyglądać o wiele lepiej. Zostanie wykonany zabieg typowo wyszczuplający, redukujący tkankę tłuszczową. Używamy najniższą wiązkę lasera bezpieczną dla ciała, radiofrekwencje oraz specjalnie dobrane cztery opcje masażu mające na celu rozbicie nadmiernej tkanki tłuszczowej. Są z nami członkowie zespołu G13 Team. Czym się zajmujecie w projekcie Metamorfoz? W Metamorfozie będziemy trenować dwie osoby. Będziemy robić około 5 do 7 jednostek treningowych w tygodniu. Treningi obwodowe plus cardio. Jakich efektów się spodziewacie? Co zakładacie, że co będzie efektem takich treningów? No, na pewno kondycja, no i tego, czego oczekują właśnie kandydatki. No, wyszczuplenia. Mamy też jedną kandydatkę, która w lipcu przygotowuje się do ślubu i marzy, właśnie wiadomo, jest to najważniejszy dzień w życiu kobiety i chciałaby wyglądać jak najładniej, no i właśnie tego będziemy oczekiwać. Czyli ja rozumiem, że jedną faworytkę, jedną taką specjalną panią, która przygotowuje się do ślubu, mamy. Tak, właśnie jedna jest wybrana i będzie przeze mnie trenowała. Ty byłaś uczestniczką Metamorfoz, pierwszej edycji Metamorfoz, prawda? Tak, oczywiście. Powiedz mi, jak się czułaś jako uczestniczka Metamorfoz? Z początku dziwnie. Chciałam coś zmienić w sobie, ale nie sądziłam, że to tak szybko nastąpi. Ale jak się poczułam, fantastycznie, że mogę coś zmienić, że mogę się otworzyć, że ogólnie jestem otwartą bardzo osobą, ale metamorfoza dała mi poczucie takiej fajnej wyobraźni, ja to jak można zmienić, nie siebie, nie swój wygląd. Odwagę? Odwagę. A powiedz mi, bo jesteśmy w twojej restauracji Miód i Malina i wiem, że tutaj spotykają się inne uczestniczki, wszystkie uczestniczki poprzednich Metamorfoz. Jak one oceniają ten program, ten cały proces? Jak oceniają? Miód i Malina stała się ich punktem spotkań. Spotykają się kawa, ciasto, obiad, rozmawiają o tym, co Metamorfoza wniosła w ich życie. I jakie plotki słyszałaś? Jakie plotki? Fantastyczne. Bardzo, bardzo się zmieniły kobiety od czasu metamorfozy. Zaczęły otwierać się do ludzi, zaczęły wychodzić z mieszkań, gdzie kiedyś były tylko, powiedzmy sobie szczerze, uwiązane w domu, nie wychodząc nigdzie. Jednym słowem, metamorfoza zmienia życie na 100%. Nie, 100%. Zasługa oczywiście organizatorki Marty Borowieckiej, która jest fantastyczną osobą, bez której ja myślę, że nic by nie wyszło. W tej chwili będzie trzecia edycja i tak naprawdę gdyby nie Marta, kobiety by się nie otworzyły na to, co w tej chwili robią.